Może trzeba odnowić jakieś relacje, a może wprowadzić więcej uśmiechu. Na początku będzie trochę sztucznie, ale z czasem w domu będzie hucznie. Witam ojca Fondera! Chciałem ci powiedzieć, że słyszałem o twoim problemie. No wiesz, tym z butelką. Nie jestem z tego dumny, ale przecież wszyscy mamy swoje małe tajemnice, prawda? Otóż ojcze Founderze, myślę, że mam na to rozwiązanie. Właśnie dowiedziałem się o konferencji Founders Mind. To taka impreza dla ludzi, którzy mają, powiedzmy, podobne problemy. Jak tak łatwo jest prowadzić biznes, to czemu sam go nie założysz? Jak tak trudno jest prowadzić biznes, to czemu nie pójdziesz na etat? Dzięki za wsparcie i kupę uśmiechu, Alan. A po konferencji pójdziemy na piwo. No już nie przeginaj, gnoju. Nie, to chyba nie mój styl.